Soroka, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jest profesorem Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Szkoły Wyższej i koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. Tak trochę kondycja, tak się uśmiechamy do siebie z panem profesorem, no nieraz tak jest, że i coś nas zaskoczy, trochę może głos też nie najlepszy, ale mam nadzieję, że to nam nie będzie przeszkodą w naszych rozmowach. Panie profesorze, jeżeli mogę, proszę bardzo o to, by naszych też i słuchaczy wprowadzić. Mieliśmy okazję już po 18.15 rozmawiać na temat stanu polskiej gospodarki, perspektyw, pewnych szans, zagrożenia, też to, co stało się w kontekście i Unii Europejskiej, naszych relacji, czy tej relacji, można powiedzieć, gdybyśmy dalej wybiegali, czy Stany Zjednoczone, czy Chiny, bo o nich też wspomnieliśmy, inwestycje, czy chociażby konstytucja dla przemysłu, też ona jest taką nadzieją dla przedsiębiorców, dla pewności, dla zapewnienia i konkurencyjności, ale tego, że jest sens i inwestować to ma przyszłość i konkretny wkład też w gospodarkę państwa. Przepraszam, rzeczywiście nie jestem w pełni dysponowany. Mam problemy z gardłem, ale mimo to przyjechałem i chcę porozmawiać ze słuchaczami Radia Maria. Może zacznę od roli gospodarki, może to jest takie banalne stwierdzenie, ale kondycja naszej gospodarki nas wszystkich obchodzi, bo od niej zależy i siła państwa, i sytuacja rodzin, i pozycja Polski w stosunkach międzynarodowych. Także chyba wszystkim nam zależy na tym, żeby gospodarka była w dobrym stanie. No akurat jesteśmy teraz w takim momencie, że stan polskiej gospodarki jest naprawdę dobry. Mamy taki okres koniunktury. O tym świadczą różne wskaźniki. Tutaj wystarczy podać, że w stosunku do roku poprzedniego, do miesiąca takiego właśnie, jak mamy teraz rok temu, to mamy do czynienia z 5% wzrostem, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto. Także mamy tę tendencję wyraźnie wzrostową. To się przekłada na sytuację naszej gospodarki w takich sferach, jak na przykład zatrudnienie. Właśnie. Znacznie w ostatnich, w zasadzie dwóch, trzech latach, a zwłaszcza w roku poprzednim, zmalało bezrobocie. Możemy sobie teraz pozwolić na import nawet pracowników, czego przykładem jest to, że w Polsce przebywa co najmniej ponad 1 000 000 Ukraińców, którzy pracują na różnych stanowiskach. Dodatnie jest bilans handlowy, co oznacza, że więcej eksportujemy, aniżeli importujemy. A to jest ważne, dlatego że wpływy z eksportu, dochody z eksportu, to z jednej strony zasilenie rezerw finansowych Narodowego Banku Polskiego, ale to także środki, które można kierować na inwestycje. A to są także dochody przedsiębiorstw eksportujących, polepszające ich kondycję. To jest możliwość zatrudniania nowych pracowników właśnie w firmach, które produkują na eksport. Inny ważny wskaźnik, on się przekłada na sytuację pracowników i rodzin, to jest wzrost płac. W ostatnim okresie wzrosła średnia płaca. Jak powiedziałem, jest to istotne dla kondycji rodzin, ale także przekłada się na stan gospodarki, ponieważ jak więcej ludzie zarabiają, to więcej kupują, czyli jest większy popyt. A jak jest większy popyt, to gospodarka ma zamówienia, ma zlecenia. I producenci, przedsiębiorcy mogą powiększać produkcję inwestując. Także wzajemnie to się wzmaga i wzmacnia. Czy inne jeszcze takie wskaźniki,
które może są konsekwencją tej sytuacji. Otóż jest taki wskaźnik Giniego, tak to się nazywa, Giniego, współczynnik Giniego. On dotyczy nierówności dochodowych. Jakie są rozpiętości dochodowe? Otóż ten wskaźnik się w Polsce polepszył, czyli nierówności dochodowe, które były dość znaczne, zmniejszyły się. Oznacza to, że rodziny ubogie i uboższe znalazły się w lepszej kondycji. A na tym nam wszystkim, którym jest cenna wartość sprawiedliwości, powinno zależeć. Na co jeszcze bym chciał wskazać uwagę? Na pewne procesy, które się już dokonują, które się zaczęły w ostatnich latach, a mają znaczenie i dla obecnej kondycji polskiej gospodarki, ale również dla jej przyszłej sytuacji. Otóż rozpoczęła się realizacja programu reindustrializacji. Jak wiadomo, bo to jest sprawa, o której wielokrotnie była mowa, także na antenie Radia Maria, w naszym kraju, ale także w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet Europy Zachodniej, doszło do reindustrializacji. Bardzo dużo przedsiębiorstw przemysłowych przestało istnieć, zostało zlikwidowanych. Niektóre wręcz zostały zniszczone. W Polsce według szacunków badań, które przeprowadziło polskie lobby przemysłowe, bo taki w swoim czasie w 2012 roku raport opublikowaliśmy, ponad 1/3 przemysłu, co najmniej 1/3 przemysłu przestała istnieć. Głównie duże i średnie przedsiębiorstwa. Niektóre były nowoczesne, to były branże nowoczesne, na przykład elektronika. To bardzo dotknęło miasta, w których duże zakłady były głównym pracodawcą. Wokół tych fabryk, tych zakładów życie się toczyło. Istniały szkoły, usługi, infrastruktura zdrowotna, sportowa. Te miasta zaczęły się wyludniać. W okresie, kiedy właśnie te zakłady upadały, tam bezrobocie dochodziło do 40%. Były takie miasta. W tej chwili, zgodnie z programem, no już w tej chwili premiera Morawieckiego, rozpoczęliśmy w naszym kraju reindustrializację. Taki program został zarysowany. Chodzi o odbudowę przemysłu, ale już na nowych podstawach. Bo już istniejemy w epoce nie tyle tych przemysłów tradycyjnych, których jeszcze rola jest oczywiście potrzebna, tak zwanych dymiących, ale świat jest na znacznie wyższym etapie rozwoju. Mówi się o tak zwanej nowej rewolucji przemysłowej 4.0, czyli chodzi o budowę i rozwijanie takich podmiotów przemysłowych, które absorbują, wdrażają nowoczesne technologie, których produkcja jest oparta na nauce, na wiedzy, których pracownicy zatrudnieni muszą dysponować właśnie dużą wiedzą. Oni stanowią duży kapitał, tak zwany kapitał ludzki. Ta odbudowa przemysłu będzie miała miejsce zarówno tam, gdzie przemysł upadł, ale także w rejonach, które dotąd były bardziej rolnicze, na przykład na ścianie wschodniej. Jeśli to przedsięwzięcie się nam uda, to będzie to z korzyścią dla całej gospodarki, dlatego że przemysł ma to do siebie w odróżnieniu do usług, że on, zwłaszcza jeśli wytwarza dobra finalne, produkty finalne, to polega na skooperowaniu. Jak jest jedna firma i wytwarza produkt końcowy, to współdziała z wieloma kooperantami. Przetworzona produkcja to jest bardzo wielu kooperantów. Także usługi działają na rzecz przemysłu. Czyli jeśli odbudujemy przemysł, to zwiększamy potencjał gospodarczy. Umacniamy także sferę usług. A przede wszystkim stwarzamy nowe miejsca pracy. Chociaż ten przemysł, jeśli będzie w epoce tej 4.0, będzie bardziej nowoczesny, no to będzie miał taki dylemat do rozstrzygnięcia, że żeby zwiększyć produkcyjność, wydajność, to
trzeba go bardziej oprzeć na mechanizacji, na automatyzacji. Także niektóre miejsca pracy zostaną zastąpione przez automaty, nawet przez roboty, o tym się mówi. Ale zawsze człowiek będzie potrzebny, bo ktoś musi je programować, ktoś musi tym sterować i są potrzebne usługi, żeby ta sfera funkcjonowała. Także będzie zmieniała się struktura zatrudnienia, ale generalnie będzie rosła potrzeba pracowników wykwalifikowanych o dużych specjalnościach, o dużej wiedzy. Stąd bardzo wielka rola nauki, szkolnictwa średniego i wyższego, a zwłaszcza technicznego. To też władze powinny mieć na uwadze, jeśli zależy na wszystkim na rozwoju naszej ojczyzny. Na co bym jeszcze zwrócił uwagę, jeśli chodzi o rok mijający, ostatnie lata. Otóż mamy teraz wyraźnie do czynienia z powiązaniem gospodarki ze sferą społeczną. Dostrzega się te relacje, czyli nie tylko ma się na uwadze interesy przedsiębiorców, ale także interesy pracowników i w ogóle społeczeństwa, czyli rozwija się politykę społeczną. Resort polityki rodzinnej i społecznej, którym kieruje pani Rafalska, minister Rafalska, bardzo jest dynamiczny i tego przejawem jest choćby program 500+, ma być też realizowany program mieszkaniowy plus. Jak powiedziałem, podwyższone zostały płace. Być może także emerytury zostaną, jak będzie dobra sytuacja gospodarcza. Także polityka społeczna w tej chwili, która wymaga redystrybucji środków, transferu, jest bardziej doceniana. Oczywiście ona jest realna wtedy, kiedy jest dobra sytuacja gospodarcza. Ta obecna dobra sytuacja sprzyja temu, żeby te środki na cele społeczne mogły być większe. Chodzi o to, żeby je sprawiedliwie właśnie dzielić i także właśnie przeznaczać, choćby na takie cele jak polityka rodzinna. Nasz kraj w ostatnich latach, w ostatnich kilkunastu latach, przeżywał negatywne trendy demograficzne. Coraz mniej dzieci się rodziło. Społeczeństwo się starzało. Ludzie umierali, a dzieci się coraz mniej rodziło. Powodowało to, że ubywało roczników produkcyjnych. Naszych właśnie rodaków, którzy mogli pracować w wieku produkcyjnym. To bardzo by źle rokowało, choćby dla systemów emerytalnych, bo emerytury są finansowane ze składek tych, którzy aktualnie pracują. I dlatego polityka rodzinna jest niezwykle ważna. Ona jest możliwa, kiedy właśnie będzie rozwijana polityka społeczna, ale kiedy będą na to środki. Jeśli by się ta koniunktura utrzymała, a wszyscy sobie to życzymy, to chodzi o to, żeby właśnie też odpowiednie środki przeznaczyć na politykę społeczną. Na naukę, na opiekę zdrowotną, na rodziny. Także, żeby wydobyć z trudnej sytuacji wcale nie takiej małej grupy, takich wykluczonych, biednych, a są takie środowiska. Choćby w tych rejonach właśnie, gdzie było duże bezrobocie, tam gdzie na przykład upadły PGR-y. Są takie rejony, ci ludzie bardzo ucierpieli na transformacji, na tych przemianach i chodzi o to, żeby teraz ich byt polepszyć. Jeszcze inny aspekt, bo można o wielu sprawach mówić. Kwestie, mówiłem o tym w telewizji Trwam, kwestie własnościowe. Własność to jest bardzo ważna sprawa, bo ona decyduje o tym, kto tą własnością, tym majątkiem dysponuje, kto nim zarządza, kto z niego odnosi korzyści. W Polsce po 1989 roku, jak w innych krajach postkomunistycznych, dokonały się duże zmiany własnościowe. Generalnie polegały na prywatyzacji, ale one nie były sprawiedliwe. Bardzo wąska część uwłaszczyła się, no niektórzy bardzo się wzbogacili, no
koniej, choćby są na tej liście najbogatszych Polaków. To są tacy jakby polscy oligarchowie. Może oni nie są tacy jak rosyjscy czy ukraińscy. Nie bogacili się może tak bezwzględnie, ale tym niemniej są niezmiernie dużo bardziej bogaci niż przeciętny Polak. Polacy we własności w większości nie uczestniczyli. Były idee powszechnego uwłaszczenia niezrealizowane. Były narodowe fundusze inwestycyjne. Każdy z Polaków dostał taki bon, który miał niewielką wartość i pozbył się tego. Zresztą z tych narodowych funduszy inwestycyjnych niewiele wyszło. Wniesiono do nich najlepsze zakłady, około 400. Większość już nie istnieją. A jednocześnie te przemiany własnościowe polegały na tym, że znaczna część majątku narodowego została przekazana tak zwanym inwestorom strategicznym, firmom zagranicznym, które przejęły głównie branże dochodowe, takie rentowne, które mają duży rynek w Polsce i za granicą. No, choćby sfera finansowa. 70% bankowości przeszło w ręce zagraniczne. Bardzo dużo branż właśnie takich dochodowych, prawie 50%, stało się własnością kapitału zagranicznego. Między innymi program Morawieckiego to uwzględnia, że są potrzebne zmiany w tej dziedzinie i pewne działania zostały już podjęte. Mam na myśli dążenie do tak zwanej renacjonalizacji. Odkupowuje się niektóre podmioty gospodarcze, które były sprzedane kapitałowi zagranicznemu. Na przykład PKO, nie BP, tylko ten PKO, który kupili Włosi. Został odkupiony ten bank i przez PZU, firmę państwową, przez Polski Fundusz Rozwoju. Jest zapowiedź odkupienia kolejnych firm o znaczeniu strategicznym. Mówiłem o tym małym udziale społeczeństwa w zmianach własnościowych. W zasadzie to się tylko sprowadziło do utworzenia zaledwie 1200 spółek pracowniczych, które objęły małe firmy. Nawet sobie nieźle radzą. Ale tak można było sprywatyzować dużo, dużo więcej firm. Obecny program, obecny rząd ma zamiar upowszechnić akcjonariat pracowniczy, żeby tego typu spółek, a także podobnych rozwiązań, bo tutaj mamy pewne wzory przedwojenne, na przykład gazolina w Polsce czy amerykańskie, żeby ten akcjonariat upowszechnić. Taki zamiar ma Ministerstwo Rozwoju. Mamy w Polsce ekspertów w tej dziedzinie. Wybitnych, na przykład Jan Koziar z Wrocławia ma wszechstronnie opracowany w tej dziedzinie program. Warszawska Szkoła Zarządzania, w której jestem dziekanem, na ten temat zorganizowała konferencję. Również polskie lobby przemysłowe organizowały. Pan jest tam dziekanem. Także mamy koncepcję, program jest opracowany. Tylko musi być wola polityczna, żeby to upowszechnić. Myślę, że teraz taka wola będzie. I tu powinni zgodnie działać w tym kierunku pracodawcy, pracobiorcy, związki zawodowe i rząd. Mamy takie ciało trójstronne, gdzie się toczy dialog społeczny. Myślę, z udziałem rządu. Dziekanie. I chodzi o to, żeby się też oni zajęli zmianami własności, żeby własność się zdemokratyzowała. Właśnie akcjonariat pracowniczy jest tego szansą. Więc zasygnalizowałem tylko niektóre problemy. Myślę, że możemy te tematy rozwinąć w dyskusji, jeśli nasi radiosłuchacze będą chcieli zadać pytania. Mogę te kwestie rozwinąć. Sam będę zainteresowany
zainteresowaniem oczekiwał pytań i wypowiedzi. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem jest pan profesor Paweł Soroka. Temat: kondycja i konkurencyjność polskiej gospodarki. Telefony do studia, do Radia Maryja: 56 655 2355, drugi 56 655 2356. Telefony w naszej rodzinie: 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy: 48 56 655 2333 i 48 56 655 2366. Ja się nie obrażam na panią, pani Janino. Wielbimy, wysławiamy pana Boga. Myślę, to jedno prowadzenie programu, rozmowa, tak jak w rodzinie, jak to czynimy, prawda? Je to drugiemu jakoś nie przeszkadza. Pomagamy sobie tym, że potrafimy rozmawiać na różne tematy. Próbujemy spojrzeć na wszystko, a na wszystko, jak mówi też Pismo Święte, Księgi Mądrościowe, na wszystko jest czas, prawda? Na czas rodzenia, czas umierania, czas bycia młodym, bycia dojrzałym, czas troski o jedną sprawę, o drugą, więc tak do rzeczy podchodzimy. Proszę bardzo, Radio Maria. Niepodziękowany Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Aleksander z Gniezna się kłania. Proszę bardzo. Przede wszystkim chciałbym życzyć dużo zdrowia panu profesorowi z Gniezna. Ja też jestem z Gniezna, także serdecznie go pozdrawiam. Życzę dużo, dużo zdrowia. Dziękujemy. Chciałbym się odnieść do tematu właśnie, który jest poruszany, w sensie gospodarki. Bo tak dużo mówi się właśnie o wzroście gospodarczym, o powrocie wszystkich tych, którzy wyjechali za granicę, żeby powracali, zachęcić w jakiś sposób. No tylko można zachęcić w sposób finansowy. Ale teraz pan profesor też tutaj, jak całe wszystkie media mówią, że bardzo dużo ludzi z Ukrainy, może nie tylko z Ukrainy, ma nic przeciwko temu, że przyjeżdżają tutaj i tutaj poszukują i znajdują pracę u nas. Ale jak to się ma do tego, żeby ewentualnie zwiększyć płacę minimalną dla młodych osób, które po szkołach, po jakichś kursach chcą tutaj pracować, zarabiać normalne pieniążki, nie myśleć o tym, że ich rówieśnicy wyjeżdżają do Anglii, wyjeżdżają do Niemiec, do Francji i tam zarabiają jakieś większe pieniądze. Czy jak to się ma do tego, czy to nie powoduje czasem takiego jakiegoś błędnego koła do tego, że po prostu ta minimalna płaca będzie zawsze zostawała w tyle, bo wiadoma rzecz, że pracownicy z Ukrainy będą pracować za niższe pieniążki. Jak to się ma do tego? To jest jedna rzecz. A drugą rzecz, którą bym chciał przedstawić, to też jestem kredytobiorcą kredytu we frankach. I chciałbym się tak odnieść w ten sposób, że w 2006 roku zawierałem umowę kredytową z bankiem, ale już od razu miałem przeświadczenie, że mam do dyspozycji albo kredyt w złotówkach, albo kredyt we frankach, gdzie waluta obca jest zawsze walutą zmienną do kursa złotego. Także to było moje ryzyko. I absolutnie nie zgodzę się z tym, że jeśli Frankowicz, no nazwie to siebie i
i wszystkich innych, którzy zawierali umowy kredytowe, że nie brali pod uwagę właśnie tego ryzyka. Tego ryzyka, które spowoduje to, że no dzisiaj mam świadomość, zawierając umowę, że biorę kredyt i będę zawsze miał takie same raty, jakie mam, ale ja zawsze miałem takie ryzyko, że może być to większe, tym bardziej, że wtedy w 2006 roku, jak brałem kredyt, zawsze ten kurs się wahał. Niżej, wyżej, ale zawsze było to zwyżkowe i to było moje ryzyko. Także no trudno mi się odnieść do tych wszystkich frankowiczów, w cudzysłowie tak nazwę, którzy dzisiaj mają wielkie pretensje, bo to było wielkie, wielkie ryzyko dla mnie i dla wszystkich innych, którzy te kredyty brali. Także tyle miałbym do powiedzenia. Ewentualnie, jeśli pan profesor mógłby się wyrazić co do tych moich dwóch kwestii, to bardzo bym był wdzięczny. Dziękujemy. Szczęść Boże panu, panie Aleksandrze. Pan poruszył tutaj kwestię płac. Bardzo ważną kwestię. Otóż mówiłem to i w czasie mojego występu w telewizji i powtórzę, że płaca średnia wzrosła, ale ciągle wysokość płac średnia w Polsce jest dużo niższa niż w krajach Europy Zachodniej. To po pierwsze. Po drugie, dotykamy tu problemu konkurencyjności. Otóż polska gospodarka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat konkurowała między innymi niską płacą. A jak są niskie płace, to i są niższe koszty produkcji. Płace są częścią kosztów. Program. Ona konkurowała. Żeby konkurencyjność oprzeć na innych czynnikach. Ona konkurowała. Żeby jednak stopniowo płace podnieść. To wymaga podjęcia rodzina, które by powodzi konkurencyjność polskiej gospodarki rozumiano w ten sposób, że będziemy wytwarzać produkty jakościowo lepsze, trwalsze, cenowo konkurencyjne. To wymaga wdrożenia nowych rozwiązań, nowych technologii, innowacyjności. Dopiero wtedy, kiedy właśnie tego typu konkurencyjność rozwiniemy, to będziemy mogli także podwyższać bardziej niż dotąd płace. Jeśli chodzi o Ukraińców, ja się zgadzam. Och, Franki. Że oni stanowią konkurencję dla polskich pracowników. Jeśli oni są chętni pracować za niższą płacę, a są chętni, to wykorzystują to polscy pracodawcy. I nie wpływa to pozytywnie na wzrost płac w naszym kraju. Także jak będzie zbyt duża skala tej migracji, chociaż czasowej, zarobkowej, choćby z Ukrainy, to nadal płace w Polsce będą stosunkowo niskie. Jest jeszcze kwestia tak zwanych umów śmieciowych. Chodzi mi tutaj o sytuację młodych ludzi, młodych pracowników. Oni nie tylko stosunkowo mało zarabiają, ale w ostatnich kilkunastu latach rozwinął się proceder pracy nie w umowie, na podstawie pełnej umowy o pracę, tylko w oparciu o umowy śmieciowe. To tylko taki substytut umowy. Często są to umowy okresowe. No one są takim wykorzystaniem, mamy powiedział, wyzyskiwaniem pracownika. I należy skalę tych umów śmieciowych zdecydowanie zmniejszyć. Proszę bardzo, Radio Maria. Szczęść Boże. Szczęść Boże pani. Halina z Podkarpacia. Prosimy. Ja któregoś dnia słyszałam w Radiu Maria wypowiedź kardynała Wyszyńskiego. I on właśnie mówił do Polaków, aby rozwijali rolnictwo, spółdzielczość. Miał nawet taki program rozwoju właśnie rolnictwa. Ja też uważam, że
jesteśmy, mówił właśnie, że jesteśmy krajem rolniczym. Jest dużo odłogów. Mogłoby się zmniejszyć bezrobocie, jakby było rozwinięte rolnictwo i wszystko zagospodarowane, uprawiane, te pola, które można. A przede wszystkim rolnictwo ekologiczne, które daje nam zdrową żywność, którą się możemy leczyć, bo rolnictwo konwencjonalne opryskuje, rolnictwo ekologiczne nie używa oprysków chemicznych ani nawozów sztucznych, dlatego jest zdrowe produkty tego rolnictwa, a rolnictwo konwencjonalne używa tych oprysków chemicznych. Jeszcze do tego ostatnio pan minister podpisał możliwość używania glifosatu na następne, nie wiem, 4-5 lat. Dlatego będziemy dalej truci. Także aż strach, na przykład kaszę gryczaną, która jest bardzo zdrowa, kupować, bo nie wiadomo, czy ona nie została opryskana przed samym zbiorem glifosatem. Także prosiłabym, żeby odwołał to minister rolnictwa, to pozwolenie na glifosat, bo to jest straszna trucizna i dlatego ludzie chorują, bo jedzą właśnie to zatrute. Co nie zatruje rolnik, to potem jeszcze w przetwórstwie spożywczym zostanie dotrute innymi środkami chemicznymi i dlatego chorujemy. Dziękuję bardzo. Z Bogiem. Dziękuję bardzo. To kolejny problem, można powiedzieć, sektor gospodarki, rolnictwo. Bardzo dobrze, że ten problem został poruszony. Silna gospodarka to nie tylko przemysł, to także rolnictwo, to nie tylko usługi w mieście, ale także usługi na wsi. Polska ma warunki naturalne, klimatyczne do stosunkowo silnego rolnictwa. I powinniśmy te warunki wykorzystać, ale dużo zależy właśnie od polityki rolnej, także od organizacji pracy w rolnictwie i od własności. Polskie rolnictwo nie poddało się kolektywizacji, tak jak to się stało na wschodzie. Owszem, powstały PGR-y, to była własność państwowa, ale mimo wszystko nie były tam takie wynaturzenia, jak to miało miejsce na przykład w Związku Radzieckim w kolchozach. Tutaj bardzo ważna uwaga na temat własności spółdzielczej. Otóż własność spółdzielcza to jest własność społeczna, ale nie państwowa i nie kolektywistyczna. My mamy tradycję. Już w okresie zaborów tworzyła się własność spółdzielcza. Mamy takich polskich klasyków i ta własność przetrwała. Na przykład właśnie w sektorze mleczarskim i powinna być odpowiednio traktowane. Bo były tendencje, żeby albo upaństwowić własność spółdzielczą. Takie tendencje miały miejsce w okresie socjalizmu. A w okresie transformacji były tendencje, żeby sprywatyzować spółdzielczość. Spółdzielczość jest potrzebna i powinno się dla niej stwarzać takie warunki, jak dla pozostałych sektorów. Istnieje cały ruch, istnieje Krajowa Rada Spółdzielcza. Ja jestem osobiście zwolennikiem tej formy gospodarowania, która na wsi jest mocno osadzona. No nie muszę mówić o takiej sprawie jak rolnictwo ekologiczne, bo rzecz jest oczywista. Nie powinniśmy się poddać tym trendom do uprzemysłowienia rolnictwa, które idą z zachodu. Często pociąga to za sobą właśnie wykorzystywanie różnego rodzaju środków, jeśli chodzi o żywność, o pasze zwierząt, o hodowlę.
także jeśli chodzi o uprawy roślin, które są wbrew właśnie temu rolnictwu czystemu ekologicznie. Powinniśmy te nasze tradycje i warunki do czystej żywności zachować. Ale to też powinno być przedmiotem polityki państwa, no w tym przypadku Ministerstwa Rolnictwa. Mimo że tendencje, które idą z Unii Europejskiej, często są odmienne. Dziękuję. Bardzo proszę, Radio Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Marcin z Małopolski. Proszę. Ja bym taki temat chciał poruszyć, szkół zawodowych. Ja się wychowywałem w Nowej Hucie, gdzie w zasadzie kiedyś na co drugim osiedlu były szkoły zawodowe. W tym momencie zamiast tych szkół to są porobione jakieś sklepy, jakieś używane meble. Po prostu szkoły zawodowe znikły z naszych miast i chodzi o to, że nie ma teraz młodzież przyuczenia do zawodu, bo moim zdaniem bardziej się liczy ktoś wykwalifikowany, niż jeżeli ktoś nawet studia skończy, a nie zna zawodu właśnie. Chodzi mi o to, że niestety nie ma szkół. Szkoły pozamykane zostały. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja ten temat poruszyłem w telewizji Trwa. Zgadzam się z panem całkowicie, że znaczny potencjał szkolnictwa zawodowego został zlikwidowany. Mam tutaj na myśli różnego rodzaju technika i szkoły zawodowe. Odbiło się to również na szkolnictwie wyższym, bo wielu studentów politechnik to byli absolwenci techników. Także był taki okres, gdzie mniej inżynierów kształciliśmy, mniej inżynierów trafiało do gospodarki, a żyjemy w erze cywilizacji technicznej. Wiele zawodów wykwalifikowanych potraciliśmy. To miało między innymi związek z tym, że dokonała się deindustrializacja. Jeśli ponad 1/3 potencjału polskiego przemysłu upadła, została zlikwidowana, to za tym poszły szkoły zawodowe, bo dużo techników i szkół zawodowych miała charakter przyzakładowy. Także szkolnictwo pośrednio związane z przemysłem na tym ucierpiało. Przykład, technika kolejowa. Mieliśmy bardzo dużo techników kolejowych. Większość z nich przestała istnieć. W tej chwili kolej wspiera działania, żeby je odbudować, bo zrobiła się luka pokoleniowa. Kolejarze, którzy byli kształceni w technikach kolejowych, w tej chwili już idą na emerytury. Także dotyczy to maszynistów. I w tej chwili do kolei trafia nowe pokolenie, które nie kształci się w technikach kolejowych. To jest przykład, gdzie trzeba odbudować szkolnictwo zawodowe. Mam nadzieję, że reindustrializacja, odbudowa przemysłu będzie połączona z odbudową szkolnictwa zawodowego. Jeśli mówimy o potrzebie reformy w oświacie, to także to powinno dotyczyć odbudowy szkolnictwa zawodowego i jego unowocześnienia. To szkolnictwo musi mieć większy związek z nowoczesnymi rozwiązaniami w technice, z nowoczesnymi technologiami. Powinno mieć związek z innowacjami. Wszystko, jak widzicie państwo, jest powiązane i reforma naszej gospodarki, odbudowa gospodarki musi się dokonywać na różnych polach, na różnych obszarach w powiązaniu, bo wzajemnie te procesy mogą się wzmacniać i możemy mieć do czynienia z tak zwanym efektem synergii, gdzie dodają się zjawiska, wzmacniają się i dają nową jakość. Chęć narodzenia syna jedynego, Ojca wszechwiecznego, Boga prawdziwego.
serca, panie profesorze, pana dalej męczyć. No tak się zdarza, że czasem choroba zaskoczy. Proszę bardzo, Radio Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze, dziewica Maria z Warszawy. Serdecznie witam ojca prowadzącego i pana profesora, któremu chciałabym w oktawie świąt cudownych Bożego Narodzenia złożyć życzenia zdrowia. Ja też mam chrypę i polecam miód i przepraszamy, że tak pan profesor musi tak, że nie się męczyć. Miodu w studio, tak? A właśnie, a nie pomyśleli? Nie. W każdym razie życzę zdrowia i chciałam powiedzieć, panie profesorze, słuchając pana i głosów oczywiście słuchaczy, mogę powiedzieć tak, nie znam się na gospodarce, ale pan tak jasno wszystko tłumaczy i te zależności, to wszystko, że rodzą mi się takie refleksje, może naiwne. Dlaczego wtedy, kiedy była transformacja, nie wzięto jako ekspertów ludzi sumienia takich jak pan? Przecież co to się wtedy działo? Dlaczego? Mnie się wydaje, że ten bałagan, który 30 lat trwa, no trudno to będzie teraz odbudować. Może zbyt tak jakoś filozoficznie i tak naiwnie podchodzę do tego, ale jeżeli pan Balcerowicz, który kiedyś powiedział, że mieliśmy prawo się mylić, bo pierwszy raz to robiliśmy, ale on to wykonywał na żywym organizmie narodu. Jeżeli pan Balcerowicz doradza teraz na Ukrainie, przecież to są kpiny jakieś. Jeżeli pan Lewandowski odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej, nikt nie jest rozliczony. Ja nie mówię, żeby się mścić, a zwłaszcza w oktawie świąt nie chcę tu namawiać do tego, żeby, prawda, żeby jakoś żeby się mścić na takich ludziach, ale to nie może tak być, że tacy ludzie sobie, no jeszcze nawet pan Lewandowski tutaj dokłada się do tego, prawda, tam skarży się na Polskę. Przecież póki tacy ludzie nie mają żadnej refleksji, nie wstydzą się tego, tylko jeszcze są właściwie honorowani tym, że na Ukrainie doradzają, zresztą z panem Nowakiem, pan Balcerowicz, a my, przeciętni ludzie, tacy jak pani z Podkarpacia, czy ja, słuchają tego wszystkiego i pan profesor mówi tak mądrze, dlaczego wtedy wzięto takich ludzi, no, to jest pytanie retoryczne, jak można było na żywym ciele narodu takie rzeczy wykonywać. Ja sama dwa razy straciłam pracę w okresie transformacji, więc ja wiem to najlepiej, co to znaczy trzeciać się jak mucha, że tak powiem, talerza, żeby nie utonąć. I tak sobie myślę, przecież było sporo mądrych takich jak pan ludzi. Przecież to jest niesprawiedliwość wielka, która póki to nie zostanie w jakiś sposób napiętnowane, to ta gospodarka, no to likwidacja tych PGR-ów właśnie, tak jak pan profesor mówił. Przecież to było tragiczne. Ci ludzie nie wiedzieli, jak się odnaleźć, rozpijali się. A teraz, no co, 30 lat minęło, oni już pozbawieni godności na emerytury poszli, włącznie z takimi jak ja również, też pozbawieni w jakimś sensie, no wykluczeni w jakimś sensie. I teraz nagle, no też mam taką refleksję, że pan Morawiecki, wprawdzie pan Kornel nie jest, prawda, to co powiedział, to do ojca, nie jest, prawda, w PiS-ie, ale on jest ojcem premiera. A premier był wtedy, kiedy był kryzys, bankowcem, no to i WBK ten bank, to przecież też chyba udzielał kredytów bankowych. Ja jestem oczywiście za dobrą zmianę, za wszystkim, chociaż bardzo przeżyłam odejście pani Szydło, no bo po prostu w mojej małej główce nie mieszczą się takie dziwne posunięcia, ale jest pewien bałagan dalej i może w okresie tych świąt tak pięknych, nie wypada mi to mówić, że mam takie smutne myśli, ale pan profesor powinien być jakimś doradcą. No, jeżeli wszyscy eksperymentują na żywym ciele narodu i my za to płacimy, a potem po 30 latach zaczyna się jakaś rekonstrukcja w ogóle Polski, to ja nie wiem, może ja już jestem sklerotyczna, ale to mi niedobrze wygląda. I na koniec, myśmy głosowali w 2004 roku, bo Unia, no jakaś jest dla nas ważna, prawda? Bo mają dyrektywy, mamy z Unii itp. Ale to też słyszę tutaj, że jakiś był pan Spinelli, że my wcale Schumann, włącznie z tymi gwiazdami wokół 12, to nie miał nic wspólnego. Ta wspólnota węgla i stali, to jest jedno, a jakiś pan Spinelli był właściwie takim prekursorem tejże Unii
która powstała w 1993 i myśmy nie wiem na co głosowali, czy nas nie oszukano, bo to inne w ogóle przyświecały idee. To był komunista, który w 1941 roku uwięziony przez Mussoliniego przecież gdzieś tam jakiś traktat stworzył, a po 50 latach powstała Unia. I ja nie wiem, czy ja głosowałam na tę Unię. I to proszę mi wybaczyć, że mam takie jakieś po prostu zamęt w głowie, ale powtarzam, to jest zbyt dużo niesprawiedliwości, bo ja bym chciała od pana Balcerowicza Lewandowskiego usłyszeć pewne rzeczy, usłyszeć, czy to jest ta Unia, na którą ja głosowałam, czy to jest Spinellego, czy Schumana. Przepraszam, to są pytania retoryczne, ale bardzo panu profesorowi dziękuję i życzę zdrowia, bo ja też mam chrypę ostatnio i coraz często i chciałabym powiedzieć, że takich ludzi, nie tyle marnowali się tacy ludzie, ale oni, tacy jak pan, powinni, ludzie sumienia i tacy, którzy się znają, tę Polskę wtedy w tej transformacji jakoś przekształcać, a nie na żywym organizmie popełniono tyle krzywd. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, jeszcze raz i ojcu prowadzącemu i przepraszam, że może takie refleksje mam jakieś fatalne. Z Bogiem, serdeczne dzięki. Bardzo dziękuję, panie profesorze, ten głos i podsumowanie. Bo rzeczywiście mam coraz większe problemy z mówieniem, ale postaram się ustosunkować do tego, co pani powiedziała. Decyzje podejmują politycy. Odpowiadają za te decyzje. Ale zawsze korzystają z wiedzy doradców. Doradcy mają niemały wpływ na polityków, bo ich powinna cechować wiedza specjalistyczna, fachowa. Otóż moja refleksja jest taka, bo ja między innymi jestem koordynatorem Polskiego Lobby Przemysłowego, które skupia ekspertów. Istnieje Polskie Lobby Przemysłowe 25 lat, będzie w marcu przyszłego roku. Otóż w zasadzie poszczególne rządy nie korzystały z wiedzy naszej. My wysyłaliśmy opracowania, ekspertyzy, opinie. Czasem nam odpowiadali. Parę razy nas przyjęli. Ale polityka była inna, realizowana, którą my proponowaliśmy. Ale bynajmniej mi nie chodzi tylko o Polskie Lobby Przemysłowe. Trochę było podobnych środowisk. Korzystano natomiast z wiedzy ekspertów zagranicznych. Znane jest takie pojęcie brygady Mariotta. Otóż jak się zaczęła transformacja na początku lat 90., to przyjeżdżali do Polski eksperci zagraniczni, którzy byli kwaterowani w nowo pobudowanym hotelu Mariott w Warszawie i byli wysoko opłacani i oni formułowali opinie. Oni formułowali programy. Przykładowo, jak ministrem przekształceń własnościowych był Janusz Lewandowski, to programy prywatyzacji, tak zwane sektorowe, branżowe, które między innymi polegały na sprzedaniu polskich firm firmom zagranicznym, to formułowali właśnie ci eksperci. Pracowały zagraniczne firmy konsultingowe. Płacono tym ekspertom, tym firmom bardzo wysokie kwoty. A mieliśmy polskich ekonomistów. Mieliśmy wydziały ekonomii na wielu uczelniach, w akademiach ekonomicznych, na uniwersytetach. Istniała naczelna organizacja techniczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wielu fachowców tam było i jest do dzisiaj. Z wiedzy tych ludzi nie korzystano. Mam nadzieję, że teraz się to zmieni. Siłą rzeczy, jeśli jest polski ekspert, w Polsce wychowany, znający polskie realia, to on na pewno jest w stanie bardziej uwzględnić polskie interesy gospodarcze, podpowiadając politykom decyzje i rozwiązania. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Przepraszam, że to tak, ale też mamy nadzieję, że i na następne spotkanie. Bardzo dziękuję też Państwu za uwagę. Dziś kondycja i konkurencyjność polskiej gospodarki to temat rozmów niedokończonych. Naszym gościem był pan profesor Paweł Soroka, kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego w Instytucie Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania. To Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, też profesor Warszawskiej Szkoły Zarządzania, to Szkoły Wyższej i koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego. Dziękuję, zdrowia życzymy i Bożego błogosławieństwa na cały rok. Dziękuję też i Państwu za uwagę. Dziękuję, że byliście w tym czasie razem z nami. Mam nadzieję, że Radio Maria będzie Państwu w dalszym ciągu towarzyszyło. Oh,
zobaczcie jeno. Ja w niebo goreję. Znać, że coś dziwnego Kochana apostolska rodzina Radia Maria. Człowiek